Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku Przez Kwinki. Więc zaczynamy. Intro. Przez Kwinka. Okej, najpierw standardowo odpowiem na wasze pytania. Masz chłopaka, dziewczynę. Co najbardziej lubisz w LPS? W LPS? Nie wiem, one są chyba po prostu takie urocze, no. Tak, to najbardziej lubię w LPS to, że są takie urocze, takie malutkie i te oczka. Są cudne. Ile chciałabyś zdobyć subskrypcji w tym roku? Szczerze mówiąc, tylko chciałabym mieć ponad 100. Ale to się zobaczy. Miałaś wcześniej kanał na YouTubie o LPS lub z twarzą? Tak, miałam dwa kanały z twarzą. O nazwie Ruzia Fruzia. Strasznie cringe'owa nazwa, wiem. Nie znajdziecie tych kanałów, bo są usunięte. I tak miałam LPS, wcześniej kanał Rose Queen LPS, ale szczerze mówiąc to wolę przez Kwinkę. Mikołaj, czy możesz się nie ruszać? Jakich piosenek słuchasz? Podaj tytuły. Ojoj, dużo słucham piosenek. Mogę wam udostępnić w opisie playlistę. Ulubione anime. Błagam, nie zadawajcie mi takich pytań, ja nie wybiorę. Ja mam co najmniej 3 ulubione tytuły, ale jakbym się miała zastanowić, to ja kocham każde anime, które obejrzałam, bo każdy jest warty tego, żeby być kochanym. I ja nie mogę mieć ulubionych anime, bo ulubionego jednego, bo to po prostu ja tak nie mówię. Oglądałaś Mirai Nikki? Yuki? Oczywiście, że oglądam Mirai Nikki. Cudne to było. Cudne. Przejdźmy do anime tygodnia. Anime tygodnia to Given. Given to jest aktualnie emitowane anime. Historia Shonen Ai lub Yaoi, jak kto woli. Myślę, że to będzie anime w stylu Yuri on Ice, ale mam nadzieję, że jednak wystąpią tam jakieś pocałunki, bo normalnie... polecam ogólnie to dla osób, które lubią yaoi, ale też ogólnie polecam ze względu na samą fabułę, bo naprawdę jest bardzo tajemnicze i interesujące, więc jeżeli was zainspirowałam do obejrzenia tego, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Mikołaj, błagam cię! Cicho! Zaraz, proszę chwilkę do ciebie mówić. Nieważne. Jedzeniem tygodnia jest Kinder Bueno! Kinder Bueno jest pyszne w każdej odsłonie. W mlecznej, w gorzkiej, w normalnej, w takich... po prostu przepyszne, Kinder Bueno. Kto lubi Kinder Bueno, niech zostawi łapkę w górę. Cosplayem tygodnia jest cosplay Mikasy Ackerman z Ataku Tytanów. Okej. Przejdźmy do wyzwania. Dostałam wyzwanie, aby pokazać moją scenerię i... Dobrze, zrobię. Oto mój statyw, wierny statyw. Nagrywam na oknie. I pod spodem mam grzejnik i kartkę, z której czytam sobie pytania, więc tak to wygląda. Przejdźmy do ulubieńca tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest, a w sumie są, moje zacne, malutkie, urocze nożyczki. Kocham je, okej? One są... I ja nadal nie wiem, dlaczego ja się tak nad nimi rozczulam, ale są świetne. A więc to tyle w tym... No i standardowo kogut. Więc... To już tyle w tym... No zamknij! Okej, więc czas zakończyć ten czwarty odcinek Brzoskwinki. I mam nadzieję, że teraz nie przerwie mi ten głupi kogut, ale no. Więc mam nadzieję, że wam się podobał ten czwarty odcinek i do zobaczenia. Nie zapomnijcie zostawić oczywiście subskrypcji, dzwoneczka, łapeczki w górę, komentarza i pytanek do Brzoskwinki i ogólnie kocham was.